Cześć, nazywam się Kasia, Kasia Kitulec i chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować moje autorskie palety, które powstały dzięki Makeup Revolution. A mianowicie mamy tutaj hashtag blend kitulca oraz glow kitulce. Skoro już widzieliście mniej więcej opakowania, to teraz powiem Wam, co ja tutaj trzymam, a mianowicie to jest hashtag Kitulca, to jest hashtag Glowkitulca, czyli zestawy małych paletek, małych, ale potężnych paletek, które zawierają w sobie cienie do oczu oraz oczywiście rozświetlacze. Może zaczkiło od rozświetlaczy, bo paletki składają się z dwóch części i w środku znajdziecie dwie palety złote z takim wtopionym brokatem w środku i tutaj mamy hashtag Glow Base oraz hashtag Glow Topper. I tymi paletkami oczywiście uzyskacie hashtag Glow kitulca. to jest kompletny set, którym tworzę właśnie mój glow i niczego więcej do szczęścia mi nie potrzeba. Tak jak nazwa wskazuje, w bazowej palecie mamy rozświetlacze do budowania takiego właśnie podstawowego, subtelnego glow, czyli tak naprawdę puder rozświetlający, który nie ma w sobie żadnych drobinek, którym pokrywamy całą twarz i mamy ładne, subtelne, zdrowe wykończenie cery, ale bez żadnego. Widocznego błysku, jeżeli tak bym mogła to określić. Następnie mamy złoty oraz przybrązowiony rozświetlacz, gdzie, według potrzeby, możemy używać ich w połączeniu jako róż do policzków. Możemy nadać swojemu brązerowi połysku i nałożyć go na brązer. Możemy tymi dwoma wkładami również ocieplić sobie cerę, przybrązowić ją, ale od razu z wielkim błyskiem. Jeżeli jesteśmy opaleni albo właśnie w okresie letnim, przepięknie na większości twarzy również będzie wyglądał ten odcień oraz oczywiście mamy paletę toperową, czyli paletę, którą nadajemy już taki porządny glow i tutaj mamy rozświetlacz jasny, szampański, później mamy ciemniejszy złoto szampański, ale który będzie Przepięknie wyglądał na każdej karnacji. Oraz rozświetlacz, który ma w sobie miliony drobinek, ale subtelnych drobinek i nie pozostawia bazy kolorystycznej, którym robimy taką wisienkę na torcie i. Jak połączymy to wszystko w całość i wyjdziemy w ciągu dnia, a nawet w nocy, to Glow będzie widoczny z kosmosu. Z kolei ta paletka mm, w kolorze złotym, ale z takim metalicznym wykończeniem, to jest Blendki Tulca. I tutaj ponownie w opakowaniu są schowane dwie mniejsze paletki: I jedna jest warm, czyli ciepła, a druga jest cool, czyli chłodna. I jak mnie znacie, to jestem full neutral, zawsze na oczach są neutralne kolory, więc co mogło się pojawić w moich paletach z cieniami? Neutrale, neutrale ciepłe oraz neutrale chłodne. A ponieważ chciałam, aby te palety były użyteczne i wielofunkcyjne i żeby też mieć w nich taki pop of color, takie Taką wisienkę na torcie, którą mogłabym zrobić jakiś wieczorowy, jakiś taki drapieżny look, ale żeby dalej był elegancki wysublimowany, to dodałam błyszczące. Eleganckie i jasne odcienie, oraz dosyć krwistą, ale elegancką czerwień, oraz stonowaną zieleń. Te palety są odzwierciedleniem tak naprawdę mnie. To są moje must have do dziennego, codziennego makijażu. I od momentu, kiedy stworzyłam te palety z Makeup Revolution, nie potrzebuję niczego innego do szczęścia. Palety zostały zaprojektowane tak, aby. Imitować sztabki złota. Są małe, kompaktowe. W środku znajdziemy lusterko, w tekturowym pudełeczku, leciutkie, bardzo travel friendly, w sam raz do zabrania ze sobą wszędzie. Wszystkie paletki są w tym samym rozmiarze, więc możemy je ze sobą łączyć, mieszać, bądź oczywiście korzystać ze wszystkich. Nie mogę się doczekać Waszych zdjęć, otagowań, stories. Filmów z użyciem moich palet. Koniecznie dawajcie mi znać. Będę przychodzić, będę oglądać, będę lajkować. Od dzisiaj mam nadzieję, że Glow Kitulca oraz Blend Kitulca będzie z Wami mocniej niż kiedykolwiek do tej pory.